Zrobiła nam się wielka awantura, wielkie zamieszanie o jednomandatowe okręgi wyborcze, które tak usilnie postuluje kandydat na prezydenta RP Paweł Kukiz. Jeżeli chodzi o te okręgi wyborcze, no to on tłumaczy to, że chce, aby nie było, aby partie nie miały interesu w obsadzaniu pewnych stanowisk przez swoich ludzi, którzy potem zagłosują na nich, tak? Ja mam lepsze rozwiązanie w tym temacie. Otóż ja postuluję to, aby wszyscy, którzy dostają pensję z budżetu państwa, czyli są w tak zwanej budżetówce, czyli ich posady są opłacane z budżetu państwa, aby ci wszyscy ludzie nie posiadali prawa głosu. Można pójść dalej. Można pójść dalej i zrobić, aby prawo głosu mieli tylko ci, którzy płacą podatek, no tutaj w tym w przypadku dochodowy, tak, no bo dochodowy ciągle jest. Oczywiście dobrze by było go znieść, ale którzy płacą podatek sami wypracowując dobra, tak? Czy po prostu ci, którzy zarabiają, tak? Natomiast, no powiedzmy, ograniczmy się do tego, żeby pozbawić praw wyborczych tych, którzy są w budżetówce. Oczywiście nie powinni mieć prawa głosu także ci, którzy nie są zameldowani nigdzie, tak? Czyli powiedzmy bezdomni, tak? Dlaczego? No dlatego, że jeżeli jest sytuacja taka w Polsce, jaka jest, że rośnie pewne takie oburzenie, zniechęcenie do polityki i wiele ludzi uważa, że oni nie pójdą na wybory, no bo nie ma na kogo głosować, czy jakieś takie hasła rzucają, co jest, myślę, absurdalne w obecnej sytuacji, gdzie mamy aż 11 kandydatów, spośród których są naprawdę, naprawdę sensowni ludzie. Natomiast w tej sytuacji idą głosować właśnie urzędnicy, tak? Wszyscy, którzy są w budżetówce. No i na kogo zagłosują? No zagłosują na tych, którzy utrzymają ich posady, tak? Którzy będą im, nie wiem, te posady powiedzmy rozwijać. No a to problem jest dosyć poważny, no bo na 16 milionów Polaków, którzy oficjalnie pracują, prawie 3 miliony pracuje w budżetówce. Więc te pozostałe 13 milionów musi opłacać nie tylko swoje rodziny, czyli niepracujące pozostałe tam, zależnie teraz ile tych Polaków w Polsce faktycznie jest, no ale załóżmy, że nie tylko muszą opłacać pozostałe 20 milionów Polaków niepracujących, ale także 3 miliony pracujących w budżetówce. No więc obciążenie jest bardzo duże i dlatego mamy taką sytuację, a nie inną w Polsce, tak? Jeżeli chodzi o te kwestie ekonomiczne i sprawy podatków, to mam jeszcze jedną myśl, ale to już następnym razem, jeżeli chodzi o ten, o to, czy podatek może być nieopłacalny. To jest też ciekawa kwestia, którą warto poruszyć. Natomiast no dzisiaj właśnie, jeżeli chodzi o tą kwestię JOW-ów, no faktycznie, no ja też może mam prawo się bać tego, że systemy jednomandatowe zaprowadzą całkowitą hegemonię dwóch partii agenturalnych w Polsce. Dlatego postuluję właśnie wycięcie budżetówki z wyborów i wtedy, jeżeli urzędnicy państwowi nie będą mieli prawa głosu, no to przejdą opcje, które nie wspierają posad państwowych, tak? Ktoś powie, że teraz, no, to ci biedni urzędnicy, co oni poczną, no, ale prawda jest taka, że liczba urzędników w Polsce wzrasta w zatrważającym tempie, tak? Ze 150 tysięcy w czasach PRL-u do prawie 800 tysięcy obecnie, plus cała właśnie ta sfera ludzi, nie urzędników, ale którzy są opłacani z budżetu państwa, no nie da się inaczej tego ograniczyć, niż właśnie zabierając im prawa wyborcze. Wiadomo, że będzie wielki szum, jak można zabrać prawa wyborcze. No ale coś musimy zrobić, żeby było lepiej. No to jest jeden mały krok. Dzisiaj budżetówka, może jutro w ogóle się znajdzie jakiś charyzmatyczny wódz czy dyktator, tak? Pozytywny dyktator, który stanie na czele naszego kraju. No,
zobaczymy. Wiadomo, że do ideału trzeba dążyć, ale nie jesteśmy w stanie teraz tak jednym stryknięciem palców wskoczyć na pułap idealizmu. To wszystko na razie. Śledźcie dalej mój kanał. Będziemy omawiali kolejne ważne tematy przed wyborami.